Hej, cześć, witajcie, jestem Pandorama i witam was w kolejnym odcinku Disney Build, a dzisiaj wnętrze inspirowane Śnieżką i konkretnie domkiem siedmiu krasnoludków. Ogólnie Śnieżka jest chyba najstarszą animacją Disney jak księżniczkową, tak mi się wydaje. Przez to też miałam problem ogólnie, żeby ten build jakoś się zmaterializował prościej. Zdecydowałam się właśnie na domek krasnoludków, ze względu na to, że najwięcej go tak naprawdę w całej tej bajce i najprościej byłoby mi się zainspirować faktycznie, chociaż bardzo ciężko Ciężko ostatecznie było mi znaleźć wnętrza. Nawet oglądając samą bajkę, to te sceny animowane były dużo bardziej skupione na postaciach, dużo mniej na zewnętrzu czy znaczy na wnętrzu tego domku, na rzeczach poza postaciami. Zauważyłam też, przynajmniej tak ja odebrałam to, że te pomieszczenie, te całe wnętrze zmieniało często swoją kompozycję, że pewne rzeczy nie zgrywały mi się ze wszy między wszystkimi scenami, więc zastrzegam, że przyjęłam sobie to, jak ja rozumiem tą przestrzeń. Także jeśli chodzi o część dolną, to podzieliłam ją na takie trzy sektory: sektor wejścia, część kuchenną i jadalnię. A na górze wzięłam taki wycinek z sypialnią, żeby było troszkę ciekawiej. W szczególności, że jest to dość długie, to postanowiłam to wyciągnąć jeszcze tą sypialnią na górze, na strychu, jakby. Postawiłam tutaj na dużo mniej strojny, zdobny styl. Oczywiście nie mamy tutaj tego, co było w bajce, czyli takiego bardzo, bardzo nawet nie wiejskiego, no takiego jak właśnie z animacji starych. Postawiłam raczej na rustykalny styl, ale jako, że jest to inspiracja, no to puściłam też trochę wodze fantazji pod względem tego, jak wyglądałoby to fajnie dla Was do zainspirowania się i do stworzenia gdzieś tam wnętrza w odczuciu przypominającego, ale nie będącego taką kopią 1 do 1. Oczywiście pomieszczenia są stworzone jak zwykle z modami MaxiSmatch, z custom contentem i linki do wszystkich twórców, z których ja korzystam są w opisie. Jeśli chodzi o samą Śnieżkę, kiedyś jak nie było wyboru, no to oczywiście się ją oglądało, ale jakoś najmniej ją kojarzę, jeśli chodzi o moją historię disneyowskich księżniczek. Jest to fajna opowieść, ale nie wywarła jakoś tak strasznie na mnie wrażenia jakiegoś, żeby była bardzo, bardzo ważna w tym wszystkim. I mam wrażenie, że też jest to najmniej w ogóle rozwijana później. Chociaż może to być też moja bańka i może mi się wydawać. Bo teraz, jak sobie pomyślę, to jestem w stanie sobie przypomnieć kilka faktycznie filmów, które nawet sama widziałam gdzieś tam skupionych wokół tej bajki. W szczególności przypomina mi się z Lily Collins wersja, która mi się bardzo podobała. Ale ja też lubię Lily Collins, także gdzieś tam może mi to bardziej dzięki temu zapadać w pamięć. A to, że jest to jedna ze starszych animacji, no to przez to było mi na pewno trudniej zrobić samą simkę, bo jeśli ktoś nie wie, nie oglądał, to w tej serii robimy też dzieci i księżniczek Disneya, i shortsy z tego są na kanale. Sama śnieżka w animacji jest taka troszeczkę, nie urażając, kartoflowata. Wiadomo, że później były jakieś tam lekkie podkoloryzowania jej i była też rysowana w takim stylu, jak wszystkie są rysowane, no ale chodziło mi o tą główną, taką pierwowzór. No ale jak dobrze pamiętam, to był 30 któryś, jak wychodziła ta animacja, no to. Troszeczkę się od tamtego czasu zmieniło. Sam Disney ma przecież 100 lat już. Tak jak sobie na szybko wpisałam, to był to pierwszy w ogóle pełnometrażowy film. Film, animacja, jeśli chodzi o Disneya. I jest to gdzieś tam 34-37 rok. No to swoje lata ma ta bajka, ale jednak w tym poczcie księżniczek gdzieś tam mniej mi zapada w pamięć. Myślę, że jeśli chodzi o te wnętrze i to, że ono nie jest aż tak zdobne jak te poprzednie odcinki, na przykład jak te z nawet Różpunki, to też ta mniejsza zdobność mi bardziej pasuje do Śnieżki. Bo jednak złej królowej macochy taką tendencją było do właśnie bycia najlepszą, najpiękniejszą, posiadać wszystko naj, 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 a Śnieżka gdzieś tam była sobie obok z tego, nie robiła sobie nic tak naprawdę. Także myślę, że takie półrustykalne pomieszczenie na pewno będzie bardziej w stylu właśnie Śnieżki. Ale nie przedłużając, bo chciałam, żeby ta seria była stosunkowo krótka. Zresztą zbliżamy się też bardzo, bardzo szybko do Świąt już. Jeśli ktoś to ogląda na bieżąco, mamy Sims Masowe odcinki, także już coraz bliżej. Tak naprawdę już trzy dni. Dajcie znać, jak wam się podoba moja inspiracja Śnieżką. Oczywiście jeśli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Jeśli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. Pełny wygląd pomieszczenia możecie jak zawsze zobaczyć na końcu. Poprzednie były troszeczkę mniejsze, tutaj troszkę mogłam poszaleć, bo mogłam zrobić tak naprawdę poza łazienką wszystkie chyba typy potrzebnych pomieszczeń. Także dajcie znać w komentarzach jak Wam się podoba. Czy przypomina faktycznie trochę chociaż domek krasnoludków? Więc widzimy się w komentarzach, słyszymy się w następnym i pa pa!